Głównym tematem konferencji posła Pawła Rychlika zorganizowanej w jego poselskim biurze przy Placu Legionów była kwestia tarczy antykryzysowej dla samorządów, oczywiście w związku z pandemią koronawirusa i działaniami podjętymi w tym względzie przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Tutaj to dofinansowanie, ta dotacja na inwestycje będzie zależała od dwóch czynników, czyli od planowanych wydatków majątkowych oraz od zamożności gminy. Ona wynika ze wskaźników, dlatego te kwoty na poszczególne gminy są różne. Natomiast to są pieniądze, drodzy Państwo, przede wszystkim przeznaczone na to, ażeby inwestować, budować drogi, chodniki, kanalizacje, wodociągi, remontować szkoły czy inne instytucje podlegające samorządy, które podlegają samorządom, i dlatego ta tarcza antykryzysowa właśnie dla samorządów. Do samego Wielunia, do samej gminy Wieluń trafi ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych właśnie na zaplanowane w budżecie miasta i gminy Wieluń inwestycje. Bardzo duże pieniądze trafią również do gminy Wierzchlast, to jest 1,5 miliona złotych, gminy Biała prawie 1 300 tysięcy złotych, jak również Skomin 640 kilka tysięcy złotych. Pozostałe gminy otrzymają po 0,5 miliona złotych. Wielu samorządowców stanęło przed dylematem, przed pytaniem, co z zaplanowanymi inwestycjami. Również zarząd powiatu stanął przed takim pytaniem. Odbyliśmy dyskusję i myślę, że jednogłośnie postanowiliśmy, że nie można rezygnować z inwestycji, które są ważne dla mieszkańców ziemi wieluńskiej, powiatu wieluńskiego, szczególnie w tym czasie, który jest trudny również dla przedsiębiorców. Warto ich wesprzeć inwestycjami. Zostały zaplanowane nowe inwestycje, które będą już realizowane w tym roku, ale też nowe inwestycje, do których będą przygotowywane dokumentacje. Temat tarczy antykryzysowej dla samorządów rozszerzymy już w temacie tygodnia. Tam dłuższa relacja z konferencji posła Rychlika.